Dmuchaniec 8 metrów wysoki, 7 szeroki. Wchodzę do środka. To są klapy do spuszczania powietrza, także była niedopięta, dlatego się rozpięła. Tak jak jest za duże ciśnienie, to właśnie się rozpinają te rzepy i tam z tyłu jest w rękawce, można regulować ciśnienie. Czyli wchodzę, wycisnę wodę, która to jest deszcz zlał tego dmuchańca, lało powiedzmy pół dnia na niego, woda tam stoi, trzeba wodę wycisnąć i jakieś śmieci wyzbierać jak będą, zobaczyć czy jakieś dziury są czy coś przy okazji. I sprawdzę ciśnienie w zegarku. W zasadzie już sprawdziłem, jak jest się w środku i wyzeruję wysokościomierz na zero. To jak wyjdę, to jest różnica plus 16 metrów. Tak jest w dmuchańcu. Wciągam się. Wyciągnę wodę z niego. Można zobaczyć jakie szycia, jakie były. Ja sobie wziąłem okulary, żeby nie wiało, nawet nie czuć, że wieje za bardzo. To są komory otworzone, tutaj wody trochę. Może zamknę tamtą komorę. Stoję sobie tutaj. Myślałem, że będzie wiało bardziej, ale nawet nie czuć tego. Można posprawdzać jakieś dziury. Tutaj mokre ściany. Pożyczyłem komuś i było wszystko mokre. Można by przeciąć dziurę, żeby sobie iść do innej komory, ale trzeba by później z jakichś rzep wstrzyć, ale nawet spoko. Mamy wyjście 10 metrów długi, wysoki na 8 metrów. Widać, że woda stoi na zasadzie, nie wyschnie. Trzeba zbierać. Tego fajnie kasę wziąć, ale gorzej jak trzeba coś robić przy tym szydzie, bo suszyć. Komora środkowa. Tu też wody musiałem zbierać. Tutaj dajmy zegarek
Na wysokość daje 0. Wysokość. Jest 0 i teraz jak wyjdę, ciekawe ile będzie, ile pokażę. Jak ustawię rękę, pokazuję 15 metrów. Tak się dzisiaj nie zmieni. 15-14. Jak zamknę, to pewność to większa różnica.